W nocy z 25 na 26 lipca wybuchł pożar w domu w Strużnicy. Dzięki szybkiej reakcji mieszkańców oraz sprawnej akcji strażackiej udało się uniknąć tragedii. Straż pożarną zawiadomił Sebastian. On także zachował zimną krew i wyprowadził domowników z budynku. Zajęło się ogólnie od strony drzwi, wszystko tak poszło do góry. Zaraz mnie tam panowie ratownicy zabrali do ambulansu. Ciśnienie 200 prawie, wie pani jak to jest no szok. Tym razem pożar był zauważony dość wcześnie i rozwijał się od części gospodarczej. W jednej części, w jednej połowie budynku, możemy sobie to tak wyobrazić, pożar się rozwijał, a w drugiej połowie ta część mieszkalna jednak została uratowana. W związku z tym, że dość szybko przyjechaliśmy na miejsce i dość szybko został zauważony pożar, biorąc pod uwagę, że było przed północą. Bardzo serdeczne podziękowania dla wszystkich strażaków, ochotników, skarbnik, no i ze wszystkich tych jednostek, które były tutaj. W trakcie pożaru nikt nie ucierpiał, zniszczony został jednak dach. Mieszkańcy przed zimą chcieliby go odbudować. Chcielibyśmy odbudować. Inwestycja będzie kosztowna, dlatego na zrzutka.pl uruchomiona została zbiórka pod hasłem Odbudowa domu po pożarze. Link widoczny jest na Państwa ekranie. Każda pomoc jest na wagę złota.